Witam Państwa serdecznie w trzeciej odsłonie prezentacji kandydatów Ruchu Dobrobytu i Pokoju, Komitetu Wyborczego Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju KWWR DIP z województwa mazowieckiego, konkretnie z okręgu numer 17. Teraz prezentujemy postać pani Violetty Kopani, znane nazwisko do tej pory z kinematografii, ze świata muzyki, w obecnej kampanii pozycja numer 2 w okręgu 17. Pani Violetta Kopania, witam panią serdecznie. Witam serdecznie, witam państwa. Pani Violetto, w tym cyklu na początku każdy z naszych kandydatów jakiś taki życiorys w skrócie opowiada. Mogłaby pani coś o sobie opowiedzieć, żeby wszyscy mogli się zapoznać? Oczywiście, że tak. Nazywam się Violetta Kopania. Miałam nie mówić, ile mam lat. Powiem, 45. To młodziutka. A dziękuję bardzo. Od lat zajmuję się handlem, pracuję jako handlowiec. Z wykształcenia też jestem handlowcem. Poza pracą działam dość mocno aktywistycznie i społecznie. Oraz charytatywnie. Moja działalność aktywistyczna polega na tym, że staram się przede wszystkim być blisko ludzi, blisko ich problemów i pomagać. Takim mottem, które sobie wypracowałam przez jakiś czas, przez to, jaki feedback dostawałam od ludzi, to było masz prawo. Ludzie przez ostatni czas, bynajmniej przez ostatnie 3 lata, wcześniej również, ale to się nasiliło w ostatnim czasie, przestali mieć świadomość, że mogą mieć prawo. Prawo pytać o cokolwiek, dociekać. Sama się spotkałam też z tym, że system pokazał mi, pogroził mi paluszkiem, gdzie jest moje miejsce. Jak zaczęłam dociekać, czy mam prawo w ogóle jako wolny człowiek mieć to prawo do życia, do funkcjonowania, do oddychania, do decydowania o swoim ciele, o swoim odżywianiu, o preparatach, których nie chciałam przyjąć. To, że pani w okręgu numer 17, w okręgu radomskim kilkaset podpisów zebrała na nasze listy, świadczy o tym, że pani ma rozległe kontakty, że bardzo wiele osób pani ufa. Około 400 podpisów z tego, co słyszałem, udało się tylko jednej osobie pani uzyskać. No to już jest jakby wizytówka co do pani aktywności, co do pani zaufania społecznego. Tak, nadmienię, że przez to jak działam i zawsze staram się, że tak powiem, odpowiedzieć i nie zostawić ludzi bez odpowiedzi, bez pomocy. Staram się pomóc. Nie zawsze mam realny wpływ, dlatego też dołączyłam do Ruchu Dobrobytu i Pokoju. No właśnie, a dlaczego startuje pani z Ruchu Dobrobytu i Pokoju? Bo taka osoba jak pani, my rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem, jest pani niezwykle kontaktowa, serdeczna, jest łakomym kąskiem dla każdej partii teoretycznie, bo oni deklarują, że oni takich ludzi szukają. Dlaczego pani z jakiegoś takiego większego komitetu nie wystartowała? Dlaczego akurat Ruch Dobrobytu i Pokoju? Długo się zastanawiałam w ogóle, czy iść do polityki, bo długo działałam sama, nie zrzeszona z nikim. Starałam się z takiej pozycji aktywistki działać. Natomiast zauważyłam, że 3 czy 4 lata chodzenia, organizowania protestów, pikiet, konferencji, nie ma to realnego przełożenia na przykład na ustawy, które są przemycane. Co PiS potrafi na przykład zrobić, że nocą konstruuje na kolanie, rano się dowiadujemy, wow, mamy ustawę nową, która jest bardzo niekorzystna dla Polaków. Tak, my się możemy urobić, a oni i tak zadecydują. Dokładnie, inaczej. Dokładnie. Mimo tego jeszcze druga rzecz, którą tutaj nadmieniłam Państwu, że system potrafi bardzo paluszkiem pomachać. Bardzo bym chciała w tym programie nadmienić tutaj u Pana. Proszę bardzo. Jedną rzecz. Jeżeli człowiek docieka swoich praw w Polsce, prokuratorzy, sądy mają tak jest dla nich skonstruowane prawo, że mogą ominąć całą drogę administracyjną po to, żeby dopiec człowiekowi. Tak? Może nadmienię przykład. Sama na sobie to przeżyłam, że zostało mi zajęte konto przez komornika na polecenie prokuratora na poczet przyszłych grzywien, gdzie jeszcze nie odbyła się sprawa.
Nie znam się na tych procedurach, ale wiem też, że jest dużo porządnych prawników. Ja sam doświadczyłem takich sytuacji, gdzie no teoretycznie urzędnik z zawodu prawniczego mógł dokonać świństwa w moim przypadku, a nie dokonał. Oczywiście też doświadczyłem tych sytuacji, o których pani mówi. Ja tu nadmieniłam, bo oczywiście spotykam też prawników i sędziów świadomych prawa, działających tak naprawdę w zakresie tego prawa i nie łamią. Ale tutaj, jeżeli mam taką możliwość, to powiem o tym, jak to wygląda, jeżeli jest się niepokornym. Stąd też moje, wrócę do poprzedniego pytania, dlaczego tu dołączyłam do Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Ano mianowicie dlatego, że spotkałam ludzi, którzy mają bardzo podobne podejście jak ja do życia. Też są świadomi tego, co się dzieje, tego, że społeczeństwo ubożeje, tego, że jesteśmy nękani przez te wszystkie ustawy, które są wprowadzane i nie są korzystne. Dla mnie bardzo ważne są prawa człowieka. Przede wszystkim tutaj się na tym skupiałam. Oczywiście. Wolność wyboru. Uważam, że co mnie jeszcze przekonało w ruchu, przede wszystkim to, że nie ma radykalnych postanowień, że nie wiem, wykluczamy człowieka, bo chodzi do kościoła, bądź do tego kościoła nie chodzi, bądź taką czy taką orientację. Czy wykluczymy kogoś, kto będzie robił z tego zarzut? A tak, oczywiście, ale jeżeli to nie szkodzi drugiemu człowiekowi w ruchu i nie ma wpływu na sytuację, gdzie, na podejmowanie decyzji, to uważam, że tu nikt do nikogo nic nie ma po prostu. Tak, ja tu dopowiem, że Ruch Dobrobytu i Pokoju to jest prawdziwy przekrój społeczeństwa, niezależnie od wiary lub braku wiary, niezależnie od wieku, niezależnie od jakichkolwiek innych podziałów, które z chęcią by wprowadzili politycy, to nas w Ruchu Dobrobytu i Pokoju to nie cechuje. Jesteśmy normalni, jesteśmy odzwierciedleniem tych naszych marzeń o normalności. Czy wy tam w Okręgu 17 już się jakoś integrujecie między sobą? Czy powstały jakieś przyjaźnie, a może jakieś już związki? Związków jeszcze nic nie wiem na ten temat. Natomiast my się spotykamy. My się spotykamy cyklicznie, widujemy się w jednym miejscu, więc pijemy razem herbatę, omawiamy różne tematy. Rozmawiamy i o rodzinie, no bo wiadomo, jak poświęcaliśmy czas i poświęcamy na ruch, no to gdzieś i te rodziny troszeczkę cierpią, więc tak pocieszamy się po prostu wzajemnie, że no dobrze jest. Przyprowadzajcie rodziny. Tak, rodziny wspierają, ale no wiadomo, ten czas więcej musimy poświęcić, tak jak ostatnim czasem, no to było tak, że wczoraj jeszcze z ulotkami chodziliśmy. No musieliście jutro też dużo mamy czasu zamiar, poświęcić, tak, bo zarejestrowaliście w 17. Tak, dokładnie. Jutro też jeszcze idziemy z koleżankami i kolegami jeszcze z ulotkami. Gdzie możemy, jeszcze próbujemy różnych form, żeby gdzieś tam się pokazać, bo nadmienię, że mainstreamowe media troszkę nas omijają, po prostu udają, że nas nie ma. To zależy od lokalnego dyrektora, ale na szczęście w tych wyborach, proszę Państwa, organizacja OBWE, Europejska Organizacja, kontroluje proces poprawności wyborów i my mamy kontakt z inspektorami OBWE i zamierzamy przedstawić właśnie te sytuacje związane z dyskryminowaniem takich komitetów jak Ruch Dobrobytu i Pokoju. W sumie nie zauważyłem, żeby jakiekolwiek inne były dyskryminowane. No właśnie dlatego też to nadmieniłam, bo próbowałam sama nawet kilka razy do mediów i takich lokalnych dotrzeć. Okazało się, że no niby mieli przyjść, ale nie przyszli niby. Dzisiaj mi się udało rano, bo trafiłam na dwie pikiety partii rządzących, obydwu. Jedna drugą oblewała pomyjami, jak to zwykle bywa. Tysiąc razy już to słyszeliśmy, ale na 1001 tak media przyjadą. My mamy coś oryginalnego do pokazania, coś odkrywczego, nikt nie jest zainteresowany. Ja się zastanawiałam nawet nad taką tezą, czy oni uważają, że jesteśmy za mali, czy za dużo mamy do powiedzenia mądrych rzeczy. Obstawiam na to drugie. To ciekawe, tak. Tak, obstawiam na to drugie, dlatego że my jesteśmy prawdziwi, my jesteśmy nieumoczeni w żadne afery. My działamy od serca. Ja na przykład swoją osobą mogę powiedzieć, że mnie ludzie znają, popierają i wiedzą, że takie powiedzenie było, słowo droższe od pieniędzy i tak tutaj to właśnie, tak moja osoba się przedstawia. Dlatego też Ruch Dobrobytu i Pokoju, jak wszystkim obwieściłam, że wstąpiłam do takiego ruchu, bo muszę zaznaczyć, że długo się wahałam, czy w ogóle pójdę kiedykolwiek do polityki.
Nawet musiałam odpowiedzieć no, paru bardzo osobom. Bardzo wdzięczny pani, nawet że paru osobom musiałam, pani. Tak, musiałam nawet paru osobom z Polski, które też mocno działają, wspierają ludzi w potrzebie, bo niestety ten system no, ale robi... Ale co z tego, powtarzam, my się urobimy, a ci w Dokładnie. Sejmie na szczeblu rządu zrobią i tak po swojemu, więc my naprawdę musimy mieć ten już wysoki poziom świadomości społecznej i sami musimy iść no, do władzy. Dokładnie. I proszę Państwa, no, w te wybory stał się taki troszkę cud. Trafił się komitet, prawdziwy komitet oddolny obywateli, wyborców, a nie tylko komitet partyjny, jak to do tej pory było. Wszyscy marzyliśmy o tym, żeby coś takiego w końcu zaistniało i ja mam nadzieję, że udowodnimy, głosując na KWWR DIP w tych wyborach, że rzeczywiście tego chcieliśmy, a nie tylko nam się wydawało. No myślę, że tak, tym bardziej, że u nas w grupie tutaj w Radomiu, w 17, okazało się, że właśnie będąc w innych grupach, stowarzyszeniach, takich nieformalnych, działających właśnie, jeżeli chodzi o to, że się nie zgadzaliśmy z tym, ja nazwę to wprost, tym nierządem, z tym, co nam wprowadzają. Oni tak sami o sobie mówią, więc możemy też to powtarzać. No zresztą tak, uważam, że tutaj nie przekłamię w ogóle. Wprowadzając te wszystkie bezprawia, bo jeżeli na podstawie rozporządzeń oni zniewalają drugiego człowieka, gdzie sama byłam świadkiem, wprowadzając kary, które po prostu de facto później są cofane, a my podatnicy ponosimy za to koszta, ale obwieszczają po 3 latach, że no się pomylili, że jednak my mieliśmy rację. Spotkaliśmy się. Niektórzy sędziowie są porządni. Tak, ależ oczywiście, że tak. Oczywiście sama miałam takie sytuacje, gdzie sprawy dotyczyły całej tej pandemii i tego bezprawia, które było wprowadzone de facto przepisów na podstawie rozporządzeń. Pani jedna czy druga sędzina wiedziały, że to jest, no umarzane miałam wszystko. Umarzane od tak. No właśnie mamy problem z tymi dyspozycyjnymi sędziami, dyspozycyjnymi prokuratorami, to ci tak zwani delegowani, którzy, proszę Państwa, z niewiadomych względów krzywdzą i nas, i siebie, i swoje dzieci, i przyszłość. Nie mogę tego zrozumieć, czy to głupota, czy to jakieś uwikłanie, może jakieś papiery są na nich, tak? Myślę, że uwikłanie, bo jeżeli się zdarza jeden, bo zdarzają się naprawdę mądrzy ludzie, gdzie się pójdzie i jeżeli sprawa dotyczy, jest to absurdalna, że wiadomo, że zrzutu to jest do cofnięcia, bo to tylko pieniądze po prostu podatników zostały wydane na tą sprawę, no to sami próbują jak najszybciej umorzyć to i tyle. Natomiast no, jednak cała droga, że tak powiem, administracyjna została wykonana i za to my zapłaciliśmy. Bardzo się cieszę, że pani startuje do tych wyborów. Ja przypomnę, że pani Wioleta ma miejsce numer 2 w okręgu 17, bo pani doświadczenie będzie niezwykle cenne jako obywatelki, tak, jako jednej z nas w usprawnieniu tego systemu, gdy już będziemy sprawowali władzę w Polsce. No po to tutaj jestem. Super. Pani Wioleto. Z pełnym przekonaniem, bo pytano mnie, czy ja jestem przekonana o tą politykę, bo w moim przypadku, jeszcze raz zaznaczę, byłam wręcz deklarowałam, że nie pójdę do polityki. Musiałam się wytłumaczyć przed osobami z Polski, które sobie cenię, ale myślę, że dobrze wytłumaczyłam, że no, ja chcę dobrze dla Polski i dla Polaków. Dlatego tu jest. Ale formuła ruchu dobrobytu i pokoju nie jest niczym, co się odłoży negatywnie na pani życiorysie, bo to jest komitet zwykłych wyborców. Dokładnie. Nie ma pani żadnej legitymacji partyjnej. Nie będzie pani musiała się wstydzić przez życie, że była pani w jakiejś partii, której liderzy dziwne rzeczy wyprawiali, a pani tam jednak była członkiem. Tutaj tego nie ma. Tu nie ma ryzyka nawet, że kiedykolwiek coś się przytrafi. A ja jako lider gwarantuję ręczę, że jeżeli kiedykolwiek bym sprzeniewierzył się tym naszym ideałom, tym normalnej logice, to ja sam się podam do dymisji po prostu. Ze wstydu się spalę i zrezygnuję. No dlatego tutaj jestem i polecam głosować, jeśli mogę skorzystać z okazji. W każdym regionie, gdzie możecie, dojeżdżajcie, głosujcie na ludzi z Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Bo to wy sami. Ja, wolnościowiec, antysystemowiec, polecam z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy zechcieli startować, bo tak jak tutaj było już nadmienione wiele razy, w naszym ruchu ludzie się nie pchali do tego, żeby startować, wręcz do pomocy.
No i myślę, że to jest bardzo ważne, bo my się nawzajem wspieramy. Tak. Po to powstał Ruch Dobrobytu i Pokoju. Długo się odgrażaliśmy, że zacznijcie do różnych tam partyjniaków, zacznijcie robić tak, jak my chcemy, bo jak nie, to my sami wystartujemy, a oni nic, a oni myśleli, że my żartujemy. Nie, prawda? Wierzyli w ogóle. Nie wierzyli w to. Tak. Proszę Państwa, ci z Was, którzy nie macie akurat możliwości zagłosować na Ruch Dobrobytu i Pokoju we własnych okręgach sejmowych, to do 12 października naprawdę bardzo mało czasu zostało. Który dziś mamy? 10? Ja wyszłam w kalendarzu, a nie, 10 jest we wtorek, jutro. Przepraszam, 9. Proszę Państwa, 3 dni jeszcze zostały. 3 dni. Ja przypomnę, w 41. okręgu, czyli zachodniopomorskim, tam zarejestrowaliśmy listy, czyli wszyscy z okolic 40, 38, 8, a nawet no, do 39 już powiedzmy nie, te trzy okręgi we własnych gminach bierzemy do 12 października zaświadczenie z gminy, że chcemy głosować poza miejscem zamieszkania. Kilka minut, kilka dosłownie zajmuje ta procedura. Dostaniecie kwitek od urzędnika i z tym kwitkiem w niedzielę wyborczą 15 października podróżujemy do pierwszej napotkanej komisji, gdzieś nawet na wsi, w jakiejś szkole przeważnie są takie komisje i oddajemy głos na ludzi z listy KWWR DIP. Lista numer 9. 37 okręg, to jest Wielkopolski, tu też z okolicznych okręgów 39, 36, 4 możecie Państwo głosować na 37. Okręg numer 5 Kujawsko-Pomorski też się udało zarejestrować, czyli 25 mogą zjechać, 26, 4, 16, 34 z Warmii Mazur, okręg 17 to my, tak. Pani Wiolety, zacny okręg, tu macie trochę problem. Zapraszamy Warszawę. Warszawa, tak, no proszę Państwa, nie udało się w Warszawie. Ja podejrzewam, że te podpisy w Warszawie mieliśmy skrewione przez ludzi, którzy sami na szczęście odeszli z ruchu po części, a po części musieliśmy ich usunąć, ale błagam, całą Warszawę, okręg 20, zjeżdżajcie do 17. Okręg 24 też mamy zarejestrowany, podlaskie, czyli Warmia, Mazury, 34, 35 też może, 18 może jechać, ta część z 18 może jechać do 17, 6, 7 lubelskie, dwa okręgi mamy zarejestrowane. Mamy też zarejestrowane okręgi łódzkie, 11 i 10 w Łodzi. Też coś dziwnie się nie udało. 33 Świętokrzyskie mamy zarejestrowane i 22 Podkarpackie. Wydaje mi się, że wszystkie 11 okręgów wymieniłem. W pozostałych okręgach nie mamy zarejestrowanych list. Proszę Państwa, fantastyczna sprawa. Wycieczka turystyczno-krajoznawcza, odwiedzić regiony, o których zawsze marzyliście, żeby tam wpaść, nawet na parę godzin zobaczyć, w każdym regionie jest coś ciekawego, a przy okazji oddać głos. W niedzielę przecież nie pracujemy, możemy się poświęcić. Przyjemne z pożytecznym i głosujcie na kandydatów Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Ja bardzo polecam panią Wioletę. Cieszymy się, że takie osoby są z nami i cieszymy się, że od takich osób jak pani Wioleta mamy dobrą rekomendację. No i to tyle na dziś. Ja jeszcze nadmienię, że jakby ktoś chciał przyjechać z Warszawy do nas do Radomia, my będziemy cały dzień, że tak powiem, na Fabrycznej. Zapraszamy, będzie kawa, herbata, ciasto. Będzie można się zapoznać. Tak, oczywiście, tak, zapraszamy, jakby ktoś chciał zagłosować. Wszystkich serdecznie zapraszamy, chętnie się poznamy. Taki sztab będziecie mieli tam wyborczy, tak? Tak, oczywiście. Mieliśmy już sztab wyborczy, cały czas tam jesteśmy stacjonarnie. To jest siedziba pana Macieja, też zaprosimy kiedyś tam, to jest taki oldschoolowy lokal, natomiast pasuje do naszych dusz, że tak powiem, bo to jest jeszcze lokal po Radoskurze z PRL-u. No, zaciukali nam te fajne firmy, mieliśmy perspektywiczne firmy, to dziś aktualne męceny, bo zaciukały poprzednie męceny, kiedyś to się Balcerowicze nazywało, ale dziś Balcerowicz i męcen to znaczy to samo. Usprawiedliwiają, że to było dobre dla nas, bo jak pójdzie w prywatne ręce, to będzie lepiej zarządzane. I co? I nie ma. Więc jeszcze raz. Zapraszamy do Radomia i polecam głosować wszystkim na lista numer 9 w całej Polsce, gdzie możecie dojeżdżajcie. Dziękuję Państwu i dziękuję Pani Wioleta. Dziękuję bardzo.